Dzisiaj zaczynamy zabawę na pętli Zdrój z single tracki Glacenzji z miejscowości Glotek Zdrój. To mój super sprzęt. Szykujemy się do drogi i zobaczymy, co to będzie. Glotek Zdrój. Początek trasy. Dziwnie wygląda. Podejrzewam, że tu jest jakiś... Chyba w środku wystartowałem. Coś mi się wydaje. No dobra, przejedziemy. Zobaczymy. Teoretycznie widzę znaki single tracku Glacenzis, więc jestem pewnie na trasie. Wjechałem w mieście, w środku lasu. No dobra, ruszamy w każdym razie. Pędla Zdrój w prawo na dół. No to lecimy. Zaczynamy zabawę. Początek pętli Zdrój. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj zamierzam jechać troszkę odważniej. Powinno coś z tego wyjść. Jadę sam, Mateusz został w domu. Więc też będzie ciekawie, może jakieś ciekawsze miejsca też nagram. Póki co piękny las. Wygląda to dosyć ciekawie. Ale na razie jest prosto. Ani do góry, ani na dół. Zobaczymy, jak będzie dalej wyglądać trasa. Teoretycznie ma być fajna, z tego co wyczytałem na różnych kanałach YouTube'owych. Dlatego jeszcze jest bodajże pętla Trojak. Dwie krótkie pętle po parę kilometrów. Razem chyba około 12-13 kilometrów, więc powinno pójść szybko, zgrabnie i przyjemnie. Zobaczymy. Pętla Zdrój. Fajny kawałek przez las. Powiem wam, że jest delikatnie pod górkę, ale to praktycznie nic. Więc póki co się jedzie przyjemnie bardzo. Nikogo nie ma na trasie. W sumie początek wakacji, weekend, ładna pogoda. Ja coś mam szczęście albo pecha do tego ruchu. Chociaż fajnie byłoby się nikogo minąć, nie? Podjazd do góry, a widzę wycieczkę do ominięcia. O, to będzie ciekawe doświadczenie przekłania się przez tłum. To jakieś szkolenie ratownicze chyba. No i zjazd na dół. Albo obok. Wycieczka ominięta. No jakiś trening był, szkolenie. Wyglądało ciekawie. No ale coś się w ogóle wydarzyło. Wracamy do gęstszego lasu. Cały raz pod górkę. Więc kręcimy tą część, która się wspina. W sumie technicznie trasa coś podobnego jak złota. Na przykład, znaczy kondycyjnie jest chyba ciężej. Na pewno jest Chwalisławia. Tamta trasa jest najprostsza. Już tyle razy ją ogarnąłem. Może dlatego, ale z tego co widzę i piszą ludzie, to raczej jest najprostsza. A tutaj wdrapujemy się. Zobaczymy, ile tym zajmie. Są jakieś serpentynki, ale jest przyjemnie. Podoba mi się. Coś nowego. Miałem ogarnąć te wakacje wszystkie pętle, ale nie wiem, czy to będę w stanie zrobić. Ale co się da, to przejadę. Dzisiaj się zastanawiałem, czy ogarnąć pętle Bardo, czy do Bike Parku Zieleniec się wbić, czy właśnie tutaj. No i wygrał lądek. Podejrzewam, że dwie pętle się tu łączą ze sobą. To jest mapka. Będę rozeznany.
Dzień dobry. No to mało postój. Zrzut na mapę wszystkich singli Glacensis i lecimy na pętlę Trojak do góry. Lecimy na pętlę Trojak. Zobaczymy, co z tego będzie. Spotkaliśmy jednego kolarza. To powiedział mi co i jak. No i skakujemy. Jest brameczka. Wrócimy z powrotem na tamten plac i potem będziemy zjeżdżać z lądka. Ale teraz pętla Trojak. Jedziemy. Zobaczymy, co nam przyniesie. Podobno ciężko się podjeżdża pod górę. Zobaczymy. Ładnie wygląda. Samego podjazdu nie będę nagrywał, bo chcę nagrać zjazd, bo podobno jest krótki, a fajny. Mocny. Podobno się jedzie na stojąco. Więc wrzucę dalszą część na zjeździe. I zobaczymy, co z tego będzie. Pętla Trojak. Mam za sobą podjazd. Z serpentynami. Teraz jest podjazd prosto. Zobaczymy, co dalej. W końcu kiedyś musi być zjazd, nie? Długa prosta przede mną. Między drzewami. Fajny klimacik. Dziś jest bardzo ciepło. W sumie już się trochę ze mnie leje. Ale na rower mi się podoba. Dwie pętle do garnięcia jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej. No, dojechałem do... Podjeżdżałem połowy. Teraz już tylko będzie zjazd w dół. Ale sobie odpocznę. Chwilę. Zjem batona, napiję się. Trzeba się zrelaksować. Tutaj widać mapkę na łączniku. Jesteśmy w połowie drogi na Trojaku. Jesteśmy na jakimś rozdrożu zamkowym. Duże skrzyżowanie dróg leśnych na tak zwanych kobylicznym siodle na wysokości 6-9-8, o prawie 700 metrów. Pomiędzy Trojakiem a Królówką i Karpiakiem. Skrzyżowanie stanowi główny węzeł dróg w tej części Gór Złotych. No, ciekawe miejsce. Dobra, bo pogoda jakaś taka się dziwna robi. Trzeba spadać. Zdecydowanie. Tu na pętli Trojak. Zobaczymy, jak będzie. Lecimy do łącznika z lądkiem, a czy z pętlą Zdrój. I potem do lądka, do samochodu. Podobno ma być dużo hopek i jakichś innych dziwnych rzeczy. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie jest sympatycznie. O. Panowie z Glacensisa tu przyjechali. Pewnie kogoś będą zrzucać. Takie miłe spotkanie. No, jest jasne. Nawet fajny. O. Spoko. Podoba mi się. No. No, chyba aż za bardzo. No Trojak zdecydowanie na razie wygrywa nad Zdrojem. O, kładka. Jest długa. No mamy prędkość. Będzie hop. O, już pedała spadł. Jednym paniem, to się to skierdzieńcy będzie. Tak jak kolega robił na jednym z filmików na YouTube mówił. O, to jak robi robotę, ale głokie kamienie, kurde. A, przebrnąłem. Ale
bandę ogarnąłem. Faktycznie trzeba na stojąco. Robi robotę zjazd. Filmik będę przecinał pewnie na kawałki. Podoba mi się. Jest technicznie trudniej, jest zdecydowanie. No, hamulec cały czas pracuje praktycznie. Ale to... Wow. Przychylaj się, kurczę, no muszę się przychylać bardziej na lewo czy prawo, będzie ok. Spadnę z pedała teraz. Akurat musiałem trafić w ten kamień. O, kamera lata. Nie siedzę. Ła. Nie wiem, czy dzwonić tam ten kamień. A, zdecydowanie dynamicznie się jedzie. O, teraz trochę kamyczku. O! Zabawa. Jeszcze chwilę usiądę. Jakby się nie trafiło w mostek, to już się ładnie lata. Przejazd po takiej kładce teraz trzeba nagrać. Ładny kawałek. Chyba najwyższa kładka, czy na pewno najwyższa kładka, jaką jechałem. No świetnie to wygląda, kurde. Dobry patent, pewnie ładną prędkość to można wyciągnąć, ale pierwszy raz tędy jadę, więc lepiej nie ryzykować jakiegoś szaleństwa. O, dzień dobry. Koniec pensji trojak. Dojeżdżamy znowu do placu. I potem będziemy nagrywać lądek w dół. Fajna pędelka, naprawdę polecam. Podjazd straszny, ale zjazd to oddaje. Pętla zdrój na dół. Dojedziemy do lądka i do samochodu. Zobaczymy, jaki tryb będzie zjazd. Kawałek nagram, zobaczymy, jak to wygląda. Ua! I już hopka. A, i zaczyna się zabawa na to. Jak ja lubię te zjazdy, no ale... Wjechać? Wjechać. Napotkany kolega. Leci tu jak zawodowiec. No, niestety jeszcze nie ta prędkość. Mateusz mógłby się z nim pościgać. Na każdy, lepiej swoim tempem jeździć. Wow, ale mnie wywiozło. O, i znowu kładka. Jaka fajna.
Boże, co tu się wydarzyło? Koniec trasy. Trasy dopiero zdrój. I będę teraz szukał samochodu, bo w jakimś dziwnym miejscu wyjadę, bo jeszcze jakieś hopki. Sekundę, przejadę oczywiście bez skakania.